Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Beata Murzejko, jestem profesorką, prezeską Towarzystwa Domu Hagena i bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj jest tak dużo. No, ja myślę, że to jest przede wszystkim zasługa prelegenta, jego sławy, która krąży po Gdańsku i jest znana, i również tematu krzyżackiego. Także bardzo się cieszę, że przy drugiej odsłonie jest już Państwa tak dużo. Proszę Państwa, 18 cykl Kultura dawnego Gdańska. Mecenasem tego cyklu jest Mecenasem tego cyklu jest miasto Gdańsk. Patronem medialnym jest obecny pan Krzysztof i wideo Wolne Miasto Gdańsk, które nas nagrywa, ale także Radio Gdańsk, dzięki któremu mamy krótkie takie zajawki, informacje. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, żeby już nie przedłużać i zaraz oddam głos panu dyrektorowi, to może parę słów. Lista jest bardzo długa, jego zasług wybrałam najważniejsze. Pan doktor habilitowany Janusz Trubinda jest oczywiście historykiem, muzealnikiem, menadżerem kultury, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy Ideologia krucjatowa w kronice Piotra Duisburga. Promotorem był profesor Jan Powierski. Została następnie opublikowana książka Ideologia krucjatowa w kronice Piotra Duisburga, rok później w Gdańsku. Dokładnie 30 stycznia 2017 roku pan dyrektor uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego studia nad zamkami zakonu krzyżackiego w Prusach w wymiarze ideologicznym, wystrój oraz funkcjonalnym, organizacja życia, układ przestrzenny. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji, 5 monografii, chyba to jest też już nieaktualne, bo coraz to jakieś nowe publikacje widzę, albo są w zapowiedziach. Podstawowym obszarem badawczym jest historia wieków średnich, a szczególnie dzieje zakonu krzyżackiego. Publikuje w zakresie szeroko pojętej kultury, muzealnictwa oraz historii sportu, która jest jego wielką pasją. No też możemy na Facebooku widzieć to. Organizator licznych międzynarodowych konferencji naukowych oraz wystaw, a od 2018 roku dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. Zasiada w naprawdę bardzo licznych radach naukowych, m.in. na Zamku Królewskiego w Warszawie, Rady Programowej Instytutu Północnego w Olsztynie. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich. No i wielka sprawa, bo jest również członkiem Historischen Kommissionu Erforschungen des Deutschen Ordens. To jest rzeczywiście nasz człowiek w tej bardzo ważnej organizacji zajmującej się zakonem krzyżackim. Proszę Państwa, nie przedłużam, godzinka czasu mniej więcej, potem będzie czas na pytania, no a na końcu miła taka może niespodzianka, pan dyrektor wylosuje kilka szczęśliwych osób, są drobne nagrody książkowe. Dobrze, panie dyrektorze, oddaję. Dziękuję bardzo za przedstawienie, dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. No i Państwu za tak liczną obecność. Oczywiście zasługi moje to jest jakby druga kwestia. Temat jest interesujący i ci krzyżacy, którzy zawsze nas interesowali, interesują, bo są obecni w naszej historii, są obecni w naszej tradycji narodowej, są obecni w naszej kulturze, także popkulturze. No generalnie wszędzie te ślady krzyżackie można zobaczyć, a jeżeli chodzi o historię Gdańska, no to trudno sobie wyobrazić historię średniowieczną Gdańska bez krzyżaków, chociaż oczywiście był taki czas, były takie czasy, można by powiedzieć, że tych krzyżaków z tej historii próbowano jakoś tam albo usunąć, albo zminimalizować to, co robili. No to były te czasy, kiedy krzyżacy byli wpisani tak instrumentalnie, traktowani, wpisani w taką ideologię nacjonalistyczną, można powiedzieć, taki spór
w taki konflikt odwieczny polsko-niemiecki czy germańsko-słowiański. Pozwólcie mi Państwo, jako że tak sentymentalnie przy tym przedstawieniu sobie wróciłem do tych czasów początków, przypomniałem sobie 20 lat temu mniej więcej, jako młody doktor właśnie miałem okazję prezentować nie tutaj, ale w sali Wety, w Ratuszu Głównego Miasta, wykład o ikonografii pieczęci krzyżackich. To jest taki mój temat, nigdy nie zrealizowany w całości, który wtedy zaczynałem i tak sobie pomyślałem, że ten czas rzeczywiście upłynął dość szybko i to dzisiejsze spotkanie jest taką klamrą. Dwóm osobom chciałbym tutaj serdecznie podziękować mojej małżonce Agnieszce za to, że te 20 lat towarzyszy mi w tej drodze łączenia nauki z muzealnictwem, co nie zawsze jest łatwe. A druga sprawa to chciałbym, żebyśmy taką naszą dobrą energię skierowali w kierunku osoby, która mnie wtedy na ten wykład zaprosiła, czyli pani dr Bogny Jakubowskiej, która wraz z małżonkiem, z panem Wojciechem toczą w tej chwili trudny bój z chorobami. No i właściwie tak są gdzieś już tak trochę na marginesie życia naukowego i artystycznego, w który bardzo się angażowali. Ja obiecałem pani doktor i także i córce, że tą energię wyślemy w tamtą stronę, oby pomogła. Oczywiście ten slajd tytułowy, no on też jakby symbolicznie nawiązuje do tego wszystkiego, o czym powiedziałem, dlatego że w moim przekonaniu jest to najładniejszy wizerunek krzyżaka, jaki zachował się w Gdańsku. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, gdzie to jest. On cały czas istnieje, chociaż nie można go zobaczyć. Ale też no, ten wizerunek, całą tą galerię postaci bardzo fajnie opisała pani dr Jakubowska, więc dlatego go też tutaj pokazuję. To jest Winrich von Kniprode z Katedry Oliwskiej. To jest malowidło z połowy XVI wieku, przykryte tą późniejszymi obrazami Hermana Hanna, więc dzisiaj niewidoczne. Natomiast odkryte w 1956 roku, poddane konserwacji, no bardzo, bardzo ciekawe tam i Kazimierz Jagiellończyk, tam i cała galeria książąt pomorskich, to jest takie, a przez to, że są zakryte, mało bardzo znane. Drodzy Państwo, zadanie jest karkołomne, dlatego że ja napisałem wybrane aspekty i boję się, żeby coś nie zrobił się jeden czy dwa aspekty, bo tak przygotowałem się na półtorej godziny. Jest godzina, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo tak naprawdę o tych krzyżakach i w Gdańsku, i w ogóle o ich życiu można by wiele. W nauce ostatnio dzieje się bardzo dużo i bardzo dużo jest nowych odkryć, które zmieniają nasz pogląd na ich życie, a omawiając to życie trzeba wejść w szczegóły. No ja nie muszę chyba, chociaż powinienem powiedzieć, że krzyżacy to zakon, który powstał w 1190 roku pod Akko w czasie trzeciej wyprawy krzyżowej, może trochę wcześniej w Jerozolimie. W każdym razie jest dzieckiem tej szalonej epoki wypraw krzyżowych, tego szaleństwa, które wówczas ogarnęło Europę, można powiedzieć ówczesny świat, które pchało ludzi na drugi koniec świata i tak naprawdę w większości zmieniało ich życie już na trwałe. To, jak mówię, szaleństwo oczywiście w cudzysłowie, ale zjawisko, które jest bardzo skrajnie oceniane od takiego aktu religijnego, aktu sprawiedliwości dziejowej, takiego obok takich pozytywnych ocen, no z drugiej strony okrucieństwo krzyżowców, takie działanie, można powiedzieć, prekolonialne wręcz, które zostało podjęte pod otoczką ideologii dla uzyskania jakichś swoich doraźnych celów. Jakkolwiek by na to nie patrzeć dzisiaj, no to było zjawisko, które zapisało się na trwale w dziejach świata i jest obecne nie tylko w historii, ale też i przecież w publicystyce, w dzisiejszej kulturze. Odwołujemy się do tych wydarzeń sprzed przecież z tysiąca lat.
jakby nie oceniać, to dzieckiem tej epoki są zakony rycerskie, czy dziećmi tej epoki, między innymi właśnie krzyżacy. I to jest zjawisko równie dziwne jak same wyprawy krzyżowe, bo co to znaczy zakon rycerski? To znaczy zgromadzenie zakonne, które łączy tradycję monastyczną, tradycję mniszą z takim ideałem rycerskim. To jest takie połączenie, które, jak pokazała historia, nie było do utrzymania, no ale wtedy wydawało się, że rycerze, rezygnując ze swojego życia, mogą zrealizować ten ideał rycerza Chrystusowego, tego ci miles Christi ruszyli przeciwko poganom, aby nie tylko reprezentować instytucje kościoła czy samego papieża, któremu podlegali, ale także walczyć w imię idei. I ta ideologia, ta idea jest bardzo mocno wpisana zarówno w dokumenty, w kroniki krzyżackie, jak i dokumenty templariuszy, jak i u joanitów, jak i u tych mniejszych wszystkich zakonów rycerskich, których sporo wówczas powstało. I tak jak Państwo tutaj widzicie, no, oni widzieli się jako przedstawiciele samego Boga, jako przedłużenie misji Chrystusa na ziemi. Ja nie będę Państwu tych cytatów przytaczał w całości, macie je przed sobą, natomiast zwróćcie uwagę na pewne sformułowania. To są cytaty z kroniki Piotra z Duisburga, tutaj przywoływanej, w której w najszerszej formie jakby ta ideologia została wyrażona. Mądrość zbudowała sobie dom i tym domem są krzyżacy, są urzędnicy. Wielki mistrz kapituła są fundamentem tego domu, preceptorzy prowincjonalni kolumnami, a pozostali bracia dachem. No, można powiedzieć wręcz sformułowania bluźniercze, no ale jednak to bardzo napędzało zakony rycerskie i samych krzyżaków do podejmowania z różnych działań, które z punktu widzenia takiego realnego życia wydawały się być niemożliwe. Bo to wcale nie jest tak, jak my sobie wyobrażamy, że krzyżacy, którzy się na tak zwanych ziemiach polskich, jak to dzisiaj postrzegamy, na terenach dzisiejszej Polski, pojawili się najpierw na Śląsku, później na pograniczu prusko-mazowieckim, to nie jest tak, że oni tutaj przyjechali potężnymi zastępami i w zasadzie ruszając na podbój Prus, to zwycięstwo było od razu im przypisane, pewne. Wręcz przeciwnie, ich przyjechało tutaj kilku i musieli zmierzyć się z wyzwaniami, które daleko przekraczały ich siły, a jednak rozpoczynając około 1230 roku do 1283 podbili potężne terytorium zamieszkałe przez Prusów, plemiona pruskie, z wysiłkiem własnym, ale i też mocno wspierani przez rycerstwo zachodnioeuropejskie, głównie niemieckie, czeskie, śląskie, także polskich książąt przecież. I później skierowali się ku przeciwnikowi jeszcze potężniejszemu, jaką była Litwa. Te rejsy trwały przecież nieprzerwanie aż do XV wieku i były potężnym wysiłkiem militarnym. Dopóki duch, poczucie misji, poczucie takiej własnej tożsamości funkcjonowało dobrze w zakonie, dopóty to działało. W momencie, kiedy bitwa pod Grunwaldem podkopała te fundamenty, kiedy już już w XIV wieku nastąpił pewien kryzys wewnątrz zakonu, związany z tym, co powiedziałem na początku, że nie dało się pogodzić tego ideału mnicha z ideałem rycerza doskonałego, czy rycerza Chrystusa, to zaczęły się kłopoty, również w Gdańsku. Zakon zaczął słabnąć, no i tak naprawdę to z
spowodowało jego upadek jego pruskiej gałęzi, bo też nie muszę w tym gronie chyba mówić, że zakon cały czas funkcjonuje, istnieje i on przetrwał. Natomiast pruska gałąź zakonu została sekularyzowana zniknęła. Taki to dziwny twór pojawia się w Gdańsku. Pojawia się w sposób gwałtowny. Państwo wiecie doskonale, w 1308 roku, w nocy z 12 na 13 listopada następuje zajęcie Gdańska, zajęcie Grodu Gdańskiego, no i zjawisko, wydarzenie, które określam mianem rzezi gdańskiej. I to jest wydarzenie, które nie tylko wstrząsnęło ówczesną Europą, bo rozeszło się, wieść o tym rozeszła się bardzo szeroko, ale też tak naprawdę, patrząc z perspektywy, było początkiem końca zakonu, dlatego że zakon w tym momencie sprzeniewierzył się właśnie tej misji, którą ja tutaj króciutko naszkicowałem. Znaczy skierował swój oręż przeciwko chrześcijanom. I to już, okej, walczą z Litwinami później, też już ochrzczonymi, też utrzymywał, że to są poganie, bo to fałszywi chrześcijanie to gorzej jeszcze niż poganie. Te argumenty przecież stosowane również do Władysława Jagiełły i wiadomo, ale na początku XIV wieku to był szok, dlatego że Kościół generalnie, świat chrześcijański, świat chrześcijaństwa zachodniego wspierał bardzo te zakony rycerskie, uważał, że oni wypełniają dobrą misję, mimo tego, że przecież nieśli ze sobą ci rycerze zniszczenie, nieśli okrucieństwo, nieśli krew, zabijali, ale w dobrej sprawie i to było akceptowane, natomiast w tym momencie przestało. I nawet jeżeli liczba ofiar nie była taka, jaką podał Klemens V w swojej bulli, 10 tysięcy zabitych, to taka bardzo ostra bulla przeciwko krzyżakom skierowana, bardzo groźna, bo to był ten Klemens V, który przyłożył rękę do zniszczenia templariuszy, więc to miało swoją wagę. Ale jak liczymy, no to było gdzieś około 1000 osób i to też to można nazwać śmiało masakrą w kategoriach miasta średniowiecznego. 1000 zabitych, jak pisał papież, również niemowlęta, dzieci, no to okrucieństwo, które no, przeraziło. A więc w taki sposób ten zakon, który był tak ideologicznie nastawiony u samego początku, bo przecież pod Akką oni powstawali jako bractwo szpitalne, nie jako zakon rycerski, więc ta idea pomocy ludziom chorym, rannym, słabszym, jakby legła u samych podstaw funkcjonowania tego zgromadzenia. Potem oczywiście zakon rycerski, inne zadania. No ale to, co się stało w Gdańsku, no, przekroczyło wyobrażenia. No i było takim wyobrażenia ówczesnego chrześcijańskiego świata i było takim przekroczeniem trochę Rubikonu, tak można to powiedzieć. Te cytaty, ja już nie będę Państwa tutaj zanudzał, to jest ideologia, którą może właśnie dlatego Kronika Duisburga powstaje gdzieś w latach 20. XIV wieku, a więc tuż po tych wydarzeniach, jakie zadziały się na Pomorzu, i być może to jest jeden z celów w kronikarza, odbudowanie jakby tej ideologii, pokazanie, że okej, okay, no zdarzył się ten wypadek przy pracy w Gdańsku, o którym zresztą Duisburg w ogóle nie wspomina. On w ogóle przemilczał to wydarzenie. Natomiast bardzo rozbudowuje tą ideologię i ten nowy sposób prowadzenia wojny, nowy oręż, że to nie siła militarna niesie krzyżaków, tylko ich cnoty, przywiązanie do reguły, umiłowanie nie tylko Chrystusa, którego czuli się następcą, ale także Najświętszej Marii Panny, swojej patronki i w tejże kronice mnóstwo jest przykładów wspierania przez Marię na polu bitewnym czy w różnych innych okolicznościach właśnie krzyżaków. To jest ta ideologia tutaj w Gdańsku zetknęła się bardzo boleśnie z tą rzeczywistością. Zresztą tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć tego, co się stało tutaj, dlaczego to tak poszło, dlaczego było tak okrutnie. To takie zestawienie, które u Duisburga można znaleźć, to znaczy właśnie takie wyliczenie oręża, którym krzyżacy walczyli,
no i przełożenie ich na te cnoty, więc tak naprawdę to jest ten nowy oręż, nowa wojna, którą zwyciężamy orężem duchowym, a nie militarnym. No piękna, piękna konstrukcja, ale jak mówię, w Gdańsku poszło zupełnie, zupełnie inaczej. To tylko dla przypomnienia, drodzy Państwo, bo to myślę, że nie dość przypominać o strukturze tego zakonu. To jest zakon, więc struktura jest bardzo hierarchiczna. Jest wielki mistrz, który rządzi przy pomocy kapituły, a właściwie w pruskich warunkach tutaj w XIV-XV wieku to już jest 5 kapituł zbieranych przy różnych okazjach. To są wielcy dostojnicy, którzy jednocześnie zarządzają najważniejszymi komturstwami. To są komturstwa i z takim komturstwem, taką podstawową kategorią mamy do czynienia w Gdańsku, o czym zaraz powiem. Jeżeli chodzi o członków tego zakonu, to mamy trzy rodzaje braci. Bracia rycerze, a więc ludzie pochodzenia rycerskiego, na ogół z tak zwanych ministeriałów, czyli z takich zubożałej trochę szlachty, to byli dalsi synowie, którzy nie mogli liczyć na majątki ojców, więc szukali drogi życiowej w samym zakonie, co powodowało też, że byli bardzo zdeterminowani. To była dla nich szansa życiowa, zaczepić się w takim zakonie i jak najdalej dojść w tej organizacji, bo ja pewnie nie zdążę Państwu powiedzieć o systemie kar później w zakonie, od razu uprzedzę, że najgorszą karą dla krzyżaka było wykluczenie, była utrata płaszcza, wtedy stawał się nikim. On nie mógł wrócić do domu, bo wracał okryty niesławą, a jednocześnie wypadał z struktury społecznej. On właściwie był z takim banitą, jak Robin Hood, prawda? Robin Hood też w tym lesie siedział i fajne rzeczy robił, natomiast każdy mógł go zranić, zabić, zrobić z nim cokolwiek i nie ponosił żadnej kary, bo on był nikim, on był poza prawem, tak, banita. I w średniowieczu jest taką epoką, że bardzo taką, można powiedzieć, człowiek był ważny, jeżeli należał do jakiejś wspólnoty, do jakiejś grupy ludzi. No i tutaj ci rycerze byli bardzo zdeterminowani, żeby jednak w tym zakonie się utrzymać. Księża, ogólnie zwani kapłanami, to byli księża, którzy mieli święcenia, no i w zakonie też byli klerycy, czyli księża bez święceń kapłańskich i tak zwani sarianci, zwani też szarymi płaszczami. Oni nosili szare płaszcze z czarnym krzyżem. To byli ludzie niższego pochodzenia, czasem zdarzali się mieszczanie, którzy wykonywali takie pomocnicze funkcje, odgrywali w zakonie, pełnili niższe urzędy, na polu bitwy pełnili funkcje sierżantów. Oni później jakby w XIV-XV wieku się ta grupa się jakby zunifikowała z półbraćmi, czyli z ludźmi, którzy składali śluby czasowe i pełnili też podobne funkcje. Ci z kolei byli ubrani w białe stroje, tylko nosili połowę krzyża czarnego. Były także kobiety w zakonie. Pierwotna reguła XIII-wieczna mówiła, żeby nie angażować kobiet do zakonu, bo to jest zakon męski, więc one były przyjmowane, ale do opieki nad chorymi, tudzież nad zwierzętami, no tam, gdzie potrzebna była jakaś taka większa pewnie gospodarność. Ale też już w XIV wieku próbowano tworzyć konwenty złożone z sióstr zakonnych i do dzisiaj w zakonie, dzisiaj nawet jeszcze sióstr w zakonie krzyżackim jest więcej niż braci. Ta linia się bardzo w okresie nowożytnym rozwinęła. No i tak zwani familiares, czyli grupa rekrutująca się z bardzo różnych grup społecznych, która wspierała zakon w różnych okolicznościach na bazie swoich możliwości. Ta grupa, którą macie Państwo po prawej stronie, i ta, czyli półbracia, półsiostry i familiarzy,
to nie są tak naprawdę tacy klasyczni członkowie zakonów średniowieczu. Dzisiaj się to trochę zmieniło, dzisiaj familiarze uważani są za członków zakonu, aczkolwiek nie takich może pełnoprawnych jak te trzy pierwsze grupy. Ja będę nawiązywał do tego, co dzisiaj, dlatego że przy opowieści o krzyżakach warto jednak pamiętać o tej tradycji, która trwa do dzisiaj i która pozwala nam uniknąć pewnych takich błędów czy takich fałszywych dróg, które popadamy, kiedy chcemy sobie coś na siłę wytłumaczyć. Nie mamy źródeł, nie mamy informacji, fakty nam tutaj nie pomagają. No więc próbujemy kombinować, a czasem rozwiązaniem jest spojrzenie na zakon z dzisiejszej perspektywy, jak to trwa, bo w takich tego typu organizacjach jakby z pokolenia na pokolenie pewne rzeczy są przekazywane. Bardzo ważną grupą są tak zwani dinerzy, czyli ludzie świeccy, którzy wykonują określone zadania dla zakonu. Ich było najwięcej przy wielkich mistrzach, ale także każdy z dostojników takich lokalnych, z komturów, też miał swoich dinerów. To często byli lekarze, to często byli świeccy angażowani do różnych rzeczy dyplomatycznych, to czasem byli członkowie kancelarii, notariusze publiczni, którzy w kancelariach krzyżackich pracowali, no bo krzyżacy kupowali sobie te kompetencje, których sami nie posiadali. A trzeba powiedzieć też, że w większości to byli ludzie niepiśmienni, więc taka funkcjonowanie kancelarii, bardzo dobrze funkcjonujące kancelarie krzyżackie, było oparte o notariuszy publicznych, a więc ludzi z wykształceniem uniwersyteckim, ludzi, którzy rzeczywiście mieli te umiejętności, te kompetencje, nie byli członkami zakonu, ale byli wynajmowani do służby i potem wynagradzani, więc oni tworzą taką grupę. W literaturze znajdziecie Państwo mnóstwo definicji tej grupy, kim byli ci dinerzy. Zresztą na dniach ukazała się książka o dworze wielkich mistrzów w Malborku, więc tam też autorzy, profesor Szweda i Jóźwiak, mierzyli się z tą definicją, czym byli ci dinerzy w kontekście dworu wielkiego mistrza. Komturstwo gdańskie to też, czy w ogóle, czym było komturstwo, czyli to jest niemiecka, to Komturei. To jest przede wszystkim konwent zakonny, działający pod egidą komtura. Komtur jest zwierzchnikiem tej grupy mężczyzn, którzy żyją wspólnie według reguły sformułowanej w XIII wieku, wpisanej w tak zwane statuty. Statuty w najstarszej redakcji, zamknięte gdzieś tam około 1264 roku. I to jest zgromadzenie religijne, ale komturstwo to także jednostka administracyjno-terytorialna, mająca pod swoją opieką określone terytorium. I komturstwo w Gdańsku, utworzone w 1309 roku, miało całe właściwie północne Pomorze pod swoją jurysdykcją. Więc tenże kontur i wszyscy bracia, którzy tutaj funkcjonowali, mieli określone funkcje do wykonania, więc z jednej strony by mieli swoje powinności religijne, z drugiej strony mieli swoje powinności wojskowe, no bo w końcu to zakon rycerski, ale w warunkach tutaj pruskich, bo nie powiedziałem, że po podbiciu tych plemion pruskich i podbiciu Pomorza krzyżacy tworzą tutaj władztwo, a jest taki twór trochę państwowy, który no, jest zarządzany sprawnie bardzo z Malborka, w pewnym momencie zaczął dominować całą działalność tych pruskich, tak jak umownie nazywamy, czy prusko-pomorskich krzyżaków, więc tak naprawdę oni w większości zaczęli zajmować się administracją, taką działalnością też menadżerską, a mniej tymi podstawowymi zadaniami. No, jeżeli byście Państwo przejrzeli strukturę wojsk krzyżackich pod Grunwaldem, no to zobaczycie, że krzyżaków tam było najmniej. Tych braci w Prusach na początku XV wieku było tam 500-600 na potężnym terytorium się obejmującym dzisiaj tereny północnej Polski, państw nadbałtyckich, tak, sięgających tam gdzieś po Inflanty. I ta garstka ludzi
z których połowa zginęła pod bombardem, ogarniała, mówiąc kolokwialnie, całość tego państwa. Więc warto sobie z tego zdawać sprawę. Ja będę to Państwu akcentował, omawiając te aspekty ich codziennego życia. Wspomniałem o kancelarii, a mówiąc tutaj o kancelarii konturów gdańskich, no nie sposób nie wspomnieć, że mamy w Gdańsku, w archiwum gdańskim, cudowny zabytek, który się nazywa Księga Konturstwa Gdańskiego. Niewiele takich zachowało się, które mogą ilustrować, czy ilustrują ten bardzo precyzyjnie opracowany system pozwalający krzyżakom zachować pełną kontrolę nad swoimi dobrami, nad terytoriami, którymi administrowali. Otóż w tej księdze pierwotnie wpisywano wszystkie przywileje, które były przez krzyżaków dawane na tym terytorium. Później z czasem wpisywano tam w ogóle wszystko, co dotyczyło tych terenów, a więc powinności wojskowe, a więc czynsze, jakieś zaległości. Więc ta księga tak naprawdę jest takim fantastycznym źródłem pokazującym wszystko, co działo się na terenie konturstwa gdańskiego od strony administracyjno-gospodarczej. System krzyżacki był na tyle dobrze zorganizowany, że druga taka księga znajdowała się w Malborku i ona miała być prowadzona równolegle i do pewnego momentu była. Te przywileje, które były wpisywane tutaj do Księgi Gdańskiej, były też wpisywane do Księgi Malborskiej, a więc jakby zaginęła ta tutaj, a to w średniowieczu różnie bywało z tymi dokumentami. Pojawiał się ktoś nowy i granica się nagle przesuwała, prawda? Przychodziło potwierdzenie swojej posiadłości, no i okazało się, że nagle z dwóch wsi robią się cztery, no i on pokazywał taki dokument, no i ten, nie mając gdzie sprawdzić, nowy władca terytorialny po prostu przyklepywał, no to patrzy na pieczęć poprzednika, wszystko się zgadza. Mieliśmy takie przypadki. U krzyżaków było to niemożliwe, dlatego że oni dublowali te informacje, więc ta księga malborska była nieco uboższa, no bo kiedy wpisywano tutaj już wszystko, no to komunikacja też musiałaby następować w sposób elektroniczny, mailem, to tak dałoby się jeszcze utrzymać. Natomiast w warunkach średniowiecznych nie do końca, ale i tak ten system po prostu sprawdził się. Ci krzyżacy w Gdańsku, ilu ich tutaj było? No, mniej więcej 30 paru. Zobaczcie Państwo na strukturę tych konwentów. One odpowiadają jakby strukturze całego zakonu krzyżackiego, gdzie dominowali bracia rycerze i to oni rządzili. Tak? Więc to nawet widać w kapitule Rybołowu Wielkiego Mistrza, gdzie było 13 braci, którzy wybierali mistrza, z czego 8 było braci rycerzy, 4 było sariantów i 1 kapłan. Tak? I tak się rozkładały te siły w zakonie, a więc tak naprawdę świeccy, czyli rycerze, robili co chcieli. Kapłani byli potrzebni tylko do sprawowania liturgii, do takich spraw, które wymagały umiejętności pisania i czytania, no ale roli istotnej w zakonie nie odgrywali. No i tak to też było i w konturstwie gdańskim. Tu i tak tych księży jest dużo, jest mnóstwo konwentów, gdzie był jeden ksiądz, jeden kapłan. To miało swoje odzwierciedlenie w liturgii, dlatego że zaraz Państwu pokażę, krzyżacy mieli obowiązek uczestniczyć w liturgii godzin, która mogła być albo recytowana, albo śpiewana. Liturgia godzin jest rozpisana na 2 głosy. I tam gdzie tak stanowią statuty, tam gdzie jest przynajmniej 2 księży, tam liturgia ma być śpiewana. Bo wtedy ci księża mogą na głosy sobie te psalmy śpiewać. Tam gdzie jest jeden, on po prostu czyta. A co robią w tym czasie bracia? No bracia wstają i siadają, albo się kłaniają na chwała Ojcu. Tak jest, bo niewiele rozumieją z tego wszystkiego, tak? No ale mają być. Mają być i mają w tym uczestniczyć.
Jak się przedstawia kontórstwo gdańskie na tle innych, no jest jednym z liczniejszych kontórstw. To tak często jako gdańszczanie lubimy mówić, że Gdańsk taki ważny, najważniejszy, że tu się wiele działo, ale rzeczywiście kontórstwo gdańskie było taką jednostką dość prestiżową i trudną, dlatego że jak mówiłem, że trudno sobie wyobrazić historię średniowiecznego Gdańska bez Krzyżaków, to oczywiście nie nakłamałem, ale ta współpraca z patrycjatem, z Radą Miasta, no nie zawsze była taka różowa i zdarzały się różne trudne sprawy. Krzyżacy mieli swoje interesy. Miasto w miarę upływu czasu, w miarę bogacenia się patrycjatu miało zupełnie inne. No i dopóki te interesy mniej więcej szły w jednym kierunku, no to ta współpraca była dość harmonijna. Wszystko zmienił tak naprawdę Grunwald. I to, co się wówczas zadziało i co, myślę, Państwo częściowo jesteście tutaj przewodnikami, więc macie taką ładną tradycję tutaj składania kwiatów na płycie nagrodnej trzech burmistrzów zamordowanych przez... 11 listopada. 11 listopada się pojawiają te kwiaty. Okej. No właśnie. To jest jeden z elementów tej układanki około grunwaldzkiej. Znaczy z jednej strony zakon, przegrywając pod Grunwaldem, pokazał słabość, to znaczy sami Krzyżacy, którzy nie wierzyli w to, że mogą przegrać pod Grunwaldem, zobaczyli, że jednak mogą, a poza tym poddani Krzyżacy zorientowali się, że to już nie jest ten zakon niepokonany, wspierany przez Najświętszą Marię Pannę, obudowany ideologią, no i potężny też militarnie, gospodarczo, że jednak łupnia dostał, no i w momencie, kiedy wojska litewsko-polskie stały pod Malborkiem, no to gdańszczanie, którzy walczyli pod Grunwaldem po stronie krzyżackiej przecież, zmienili zdanie i złożyli hołd królowi, no i wtedy się zaczęło. Krzyżacy, jak Państwo wiecie, wrócili do Gdańska, nie skończyło się to przejęciem Gdańska przez Jagiełłę po pierwszym pokoju toruńskim. Trzeba było pewne rzeczy, mówiąc brzydko, odszczekać. No i stąd ta gwałtowna reakcja kontura gdańskiego. My do końca nie wiemy, co tam się stało na tym zamku. Dlaczego to tak poszło, że oni tam weszli w poniedziałek, wielki poniedziałek, a potem wypłynęli w Fosoł. Trudno sobie wyobrazić, bo może doszło do jakiejś bójki, może coś dziwnego. Nigdy się pewnie tego nie dowiemy. W każdym razie reakcja krzyżacka, nie tylko tutaj, która miała swoje konsekwencje dla tych trzech burmistrzów, ale generalnie reakcja była bardzo ostra. To znaczy potraktowano to jako zdradę po prostu. Miasto należało do Krzyżaków, Krzyżacy byli panem tutaj terytorialnym, no i mieszczanie mieli obowiązek być posłusznymi i to, co zrobili, no, można było w warunkach się nie potraktować tylko tak, jako zdradę, więc no, gniew był tutaj mocny, ale już w tym momencie, mimo że miasto musiało się podporządkować, troszkę zapłacić, pochylić głowy, no to już po Grunwaldzie ta harmonia już nie była taka sama i ta rysa była coraz szersza, zwłaszcza, że zakon już później słabł dość wyraźnie. To już powiedziałem, kontur, który tutaj nie tylko administrował swoimi posiadłościami, ale bardzo mocno uczestniczył w życiu miasta. Był członkiem sądu ławniczego różnymi środkami, tak można by powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, wpływali do Krzyżacy na to, co się w mieście działo, na to, co się działo w Radzie Miasta. Nie zawsze to były przecież takie działania w pełni zgodne z prawem. No po prostu interesy, które czasem były sprzeczne, ale generalnie w tym pierwszym okresie miasto się bardzo mocno rozwijało pod panowaniem Krzyżaków.
No i Krzyżacy też czerpią z tego dochody, bardzo, bardzo byli z tego zadowoleni. Nie mogłem sobie odmówić. Pieczęć konturów gdańskich, ona jest dość ciekawa, dlatego że Krzyżacy na swoich pieczęciach mieli na ogół przedstawienia związane z Ewangelią, ze świętymi, z Starym Testamentem, a więc przedstawienia religijne. Natomiast w Gdańsku mamy takie przedstawienie, które kiedyś dawno, dawno temu analizowałem, zastanawiałem się, dlaczego właśnie tu. No, to było takie pokazanie władzy, mocnej władzy militarnej, więc ten wojownik z tarczą, z włócznią, który przypominał tak naprawdę, kto tu rządzi. Jednocześnie to było trochę nawiązanie do pieczęci książąt pomorskich, więc takie mocne pokazanie siły militarnej, pewnie na początku potrzebne. To jest pieczęć późna, już tam mamy trzy warianty tej pieczęci zachowane, ale przedstawiające to samo, tylko w różnej formie. To jest z 1435 roku. Też pierwszy raz tutaj ją pokazuję. Zresztą pierwszy raz została opublikowana niedawno w dokumentach traktatu brzeskiego z 1435 roku. Z całą masą innych ciekawych pieczęci. Bardzo Państwu polecam to wydawnictwo. Mówiąc o konturach gdańskich, nie można nie wspomnieć o tym człowieku. Winnichmann Knitrode, kontur gdański, który zrobił największą karierę w zakonie i nie tylko w zakonie. Tutaj macie Państwo wpisane jego karierę. On zaczął bardzo wcześnie i od razu bardzo wysoko, był kompanem wielkiego szpitalnika, więc takim młodym człowiekiem oddanym na służbę do dostojnika krzyżackiego. Wielki szpitalnik rezydował w Elblągu, gdzie ci młodzi ludzie nabierali ogłady, uczyli się dyplomacji, byli wykorzystywani do różnych takich zadań związanych ze sprawowaniem władzy. No i on musiał dać się poznać rzeczywiście od dobrej strony, bo jako młody człowiek, chyba nawet niespełna 30-letni, trafił do Gdańska. I to w tym okresie takim najbardziej ciekawym, kiedy w Gdańsku zaczyna się budowa zamku murowanego, o którym za chwilę, gdzie przygotowywana jest ten wielki przywilej, przygotowany jest dla głównego miasta Gdańska, gdzie dzieje się mnóstwo, jeżeli chodzi właśnie o taką infrastrukturę miejską. Później kontur Bałki, no a później to już bardzo wysokie stanowiska, wielki marszałek w Królewcu. No a potem tak naprawdę zastępca wielkiego mistrza w Malborku, czyli wielki kontur. No i wielki mistrz, i ten urząd on sprawował najdłużej, 30 lat. To jest cała epoka w historii krzyżaków w Prusach. No i w tym okresie oczywiście także bardzo zaangażowany w to, co się dzieje w Gdańsku. Mnóstwo rzeczy, on tutaj odwiedzał Gdańsk oczywiście, mnóstwo rzeczy się tu działo za jego obecności, czy za jego przyczyną. No między innymi Młode Miasto, prawda, 1380, to też szereg przywilejów. No nie, mam pokusę, żeby tutaj wejść w te działania, ale no, muszę się powstrzymać, bo działo się w tym czasie bardzo, w Gdańsku bardzo wiele. Zresztą następnym wielkim mistrzem po nim został Konrad Zöllner von Rothenstein, inny z konturów gdańskich, więc jakby on trzymał rękę na pulsie, i skoro Zöllner sprawdził się w Gdańsku, to uznano też, że kapituła wyboru wielkich mistrzów uznała, że się sprawdzi także na tym urzędzie wielkiego mistrza. Knitrode jest znany z wielu rzeczy, ale to, na co chciałem Państwu zwrócić uwagę, i nawiązując do tego, co powiedziałem, tego kryzysu, który w zakonie nastąpił,
Grunwald jakby przypieczętował ten proces, znaczy jeszcze może go zintensyfikował. Natomiast to zaświadczenie, które tak często, zwłaszcza w starszej literaturze przedmiotu jest podnoszone, ono zaczęło się właśnie w czasach Windrycha von Kniprode, który być może, odnosząc tutaj takie sukcesy w Gdańsku, jakby zaczął bardziej angażować się w sprawy administracyjno-polityczne, mniej religijne. To na pewno nie był religijny reformator, to na pewno nie był człowiek o wielkiej duchowości, to był po prostu sprawny menadżer, władca. I to, co on zrobił, to jest no, oprócz tego, że prowadził na szeroką skalę działania militarne, to już nie będę opowiadał o tych wyprawach na Litwę, Wilno, Troki i tak dalej, ale to, co on zrobił, to rzecz karkołomną. To znaczy próbował z wielkich mistrzów, zakonników, wybieranych kolegialnie, stworzyć dynastię panującą tutaj w Prusach. Jeżeli Państwo patrzycie na te monety z około 1380 i na inskrypcje tam będące, to zobaczcie, Magister Winericus Primus, Winrych pierwszy. No, cesarz rzymski. Dokładnie, czyli będzie drugi i trzeci, a przecież to faceci bezrzędni, więc nie mieli potomków, tak? To jaka dynastia, pomieszanie pojęć. To była taka próba zaznaczenia, podkreślenia swoich praw jako władców terytorialnych. Absurdalna, to ciągle był zakon. Oni ciągle żyli według reguły. Oni ciągle, jak to pokażę zaraz z 9 razy na dobę mieli być w kościele. A mimo to coś takiego pod koniec już rzeczywiście tego długiego urzędowania w umyśle Winrycha się pojawiło. To zresztą ma swoje konsekwencje w Malborku, w zimowym refektarzu. Pojawia się galeria, jakby galeria dynastyczna wielkich mistrzów. Absurd zupełnie, tak? To byli po prostu zakonnicy, ślubujący posłuszeństwo, ubóstwo i czystość, mający być pokornymi. No a tutaj oni się malują w własnym pałacu wielkich mistrzów, pokazując jakby ciągłość swojej władzy. Nie? Zresztą podobna galeria pojawiła się pod koniec XIV wieku w tak zwanym kapitularzu. Też tam z kolei od początku ciągnęli od pierwszego rycerskiego wielkiego mistrza, od Heinricha Walpota, aż do czasów współczesnych, do XV wieku. Ci mistrzowie byli tam prezentowani. Dzisiaj możecie Państwo XIX-wieczne rekonstrukcje obejrzeć. Więc coś tutaj, tu w tym momencie właśnie następuje to pęknięcie między duchowością a świeckim życiem. I to jest jakby dalszy krok na drodze do upadku tego zgromadzenia, które, ja ciągle to podkreślam, autorsko podkreślam, nie tyle złamana zewnętrznie, militarnie, ile taki wewnętrzny robak, który podkopał jakby podkopał tożsamość, taką samoświadomość tych braci. To spowodowało, że oni przestali po prostu wierzyć. Oni w pewnym momencie przestali wierzyć w swoją własną misję. Kontur zamkowy, zwany konturem domowym, czyli Hauskontur, to taka zawsze szara eminencja. On zajmuje się wszystkim. On naprawia, reperuje, pozyskuje pieniądze, zatrudnia, no po prostu to jest rzeczywiście taki menadżer zarządzający, a jednocześnie w mieście nie zniszczył zabytku. W mieście on też działa tak na granicy prawa, tam próbuje pewne rzeczy ułatwić, z pewnymi ludźmi się dogadać. Bardzo, bardzo ciekawa postać i ciekawi ludzie, którzy na ogół nie robili później już jakichś oszałamiających karier w zakonie. Mówię o tych konturach domowych zamkowych w Gdańsku. Oni z kolei, i to też pierwszy raz chyba jest publikowane właśnie w tym wydawnictwie Traktatu Brzeskiego, ich pieczęć przedstawiająca świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego ten motyw akurat, pojęcia nie mam. Bardzo niewiele tych pieczęci się zachowało. Akurat przy pokoju brzeskim akurat się bardzo dobry egzemplarz trafił, który Państwo właśnie widzicie, bardzo elegancki. Inni urzędnicy, krzyżacy też mieli swoje pieczęcie, natomiast żadna z nich, znaczy przynajmniej ja, nie trafiłem
na żadną, która by się zachowała. Ci urzędnicy konwentualni tutaj, to nawet nie są wszyscy, większość chyba. I tak jak tu już o kapłanach mówiliśmy, tak widzicie Państwo, że tutaj w większości to są ludzie, którzy zarządzają po prostu majątkiem. Ten mistrz, ci mistrzowie kamieniarscy, czy ten nadzorca cegielni, oni się pojawiają w momentach, kiedy zamek jest budowany, kiedy są potrzebni po prostu. A Zamek Gdański miał kilka faz budowy, więc oni wtedy się tutaj pojawiali. Z takich ciekawych urzędników to jest mistrz ujścia, który siedział na Wisłoujściu i tam pilnował wejścia do portu, czy zarządca ceł, który w XV wieku jakby zastępuje szafarza malborskiego, który zajmuje się poborem ceł. A poza tym Rybicki, który siedzi w Pucku i zajmuje się pozyskiwaniem ryb. No a reszta mincerz, tutaj mennica na ogarny obok. No i reszta to są ludzie znani z innych zamków, znani także z Malborka. Ja chcę tylko powiedzieć, że to tak fajnie wygląda, że to taka jedna funkcja, taki, nie wiem, zarządca karwanu na przykład, ale to jest akurat ze źródeł malborskich, ale no, zakres jego obowiązków naprawdę jest dużo większy. Nie tylko nadzoruje funkcjonowanie karwanu, czyli tej wozowni, ale nadzoruje całą kwestię logistyki, serwisu, taborów używanych głównie w przypadkach wojennych, ale także przecież do celów transportowych, pasza dla koni. No, każdy z tych urzędników miał dużo szerszy zakres, niż to by wynikało z takiego krótkiego, bo to źródła się niewieczne są takie lakoniczne, z krótkiego takiego określenia. Ten zakres mówię o tym dlatego, że był bardzo trudny do pogodzenia z tym, co zaraz Państwu pokrótce pokażę, czyli z wymaganiami reguły. No bo ci krzyżacy żyli według reguły. Reguła wchodziła w skład statutów. To o tym już też mówiłem. No i te statuty były poprawiane, uzupełniane przez wielkich mistrzów. To też o czym mówiłem. Posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. Posłuszeństwo, wiadomo, to jest zakon, tam hierarchia po prostu obowiązuje. Czystość, tutaj chodzi o czystość seksualną i ubóstwo indywidualne. Oni nie mieli mieć prawa żadnej własności. I to jest rzecz, która spowodowała trochę że to się wszystko też rozsypało. Oprócz takich wątpliwości moralnych, znaczy, czy można zabijać w imię Boga, tak? Czy można zabijać w imię Chrystusa? Pierwsi chrześcijanie absolutnie odmawiali w ogóle dotknięcia broni. Ten proces adaptowania wojny się rozpoczął w Rzymie, oczywiście w momencie, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, pojawiły się różne teorie typu wojna sprawiedliwa, tak dzisiaj niestety znowu słyszymy te pojęcia, taka wojna, która niesie wprawdzie jest złem, ale jest usprawiedliwiona, bo coś tam. Święty Augustyn też tam się wypowiadał w tej kwestii. Natomiast ci ludzie też mieli tego typu wątpliwości. Mimo że byli rycerzami, rębajłami i tak dalej, z krwi i kości do tego byli wychowywani, no to jednak te wojny prowadzone w imię religii, w imię wiary były bardzo okrutne. To były wojny totalne. No i te wątpliwości były. Templariusze mieli takie wątpliwości. Pochwała nowego rycerstwa, świętego Bernarda z Clairvaux, tłumaczyła im, że to jednak to jest uzasadnione, że to nie jest, to zabijanie jest usprawiedliwione, nie jest złem. Ale jest dużo, dużo istotniejsze w moim przekonaniu była ta rezygnacja z życia rycerskiego. Rycerz średniowieczny to taki bon vivant, taki celebryta, taki gość, który miał mieć najfajniejszą zbroję, miał mieć super fryzurę, miał mieć super konia, miecz najnowszej generacji, zbroję po prostu błyszczącą i cały szereg wielbicielek. Tak? Tak wyglądało życie średniowiecznego rycerza. I nagle
On świadomie wtłacza, jest albo sam się wtłacza w organizację, gdzie nie ma własnego konia, jeździ na tym, co mu dadzą. Nie ma własnego miecza, dostaje ze zbrojowni jak leci, tak? Jest krzywy, tępy czy coś. Musi tym walczyć, nie ma zmiły. Nosi coś, co dzisiaj patrzymy na dzisiejszych rekonstruktorów czy naszych waldorskich edukatorów. To są piękne stroje, białe płaszcze, tuniki i tak dalej. Czyściutkie, z pięknych materiałów. Oni mogli o czymś takim pomarzyć. Oni, te ich, to białe były z nazwy, to były lniane latem albo z owczej, albo koziej wełny tkane, więc to nie było białe, to było takie szarawe. Wszyscy wyglądali tak samo. Żegnaj, fajna fryzura. Wszyscy tak samo odziewani byli przez fryzjera. Nie mamy go w źródłach, ale jakiś musiał być, który ich tam gonił. Więc tak naprawdę tracili swoją osobowość. Tak? Jeden z wielu, no po prostu. I to było trudne do utrzymania. Te pierwsze generacje Krzyżaków jakoś sobie z tym radziły. Natomiast później już od czasów Wineryka von Kniprode, ten XIV wiek, kiedy oni zasmakowali w tym życiu, kiedy w Malborku właśnie działa dwóch wielkiego mistrza, kiedy przyjeżdża rycerstwo, no i ci wtłoczeni w te białe te tuniki patrzą na tych gości z zachodniej Europy, którzy przyjeżdżają na swoich koniach z tarczami, heraldowie czytają, całą genealogię, wywód przedstawiają. No i co? No, chciałoby się, nie? Chciałoby się. No jesteśmy prawdzie Krzyżakami i wybraliśmy tą drogę, no ale krótce, oni też fajnie, nie? I zaczyna się ten kryzys, więc to jest naprawdę bardzo trudne. Warto sobie uświadomić, bo to, tak często te trzy śluby, no to my tak, no tak, no, chcieli być zakonnikami, no to ubóstwo. Ale to było trudne, zwłaszcza jeżeli poczytacie Państwo regułę, to tam jest nawet zakaz korespondencji, tak? Odcięcie od tego świata. Znaczy, nie miał prawa wysyłać listów ani przyjmować listów. Dzisiaj byśmy nazwali to cenzurą, czy jakimś tam systemem autokratycznym. To chodziło o to, żeby odciąć ich od pokus. Tak? Po prostu, żeby oni tego świata już nie oglądali, nie mieli z nim kontaktu, no bo jeszcze mogłyby przyjść im do głowy głupie myśli, które pod koniec XIV wieku zaczęły im przychodzić. To ja już też nie będę Państwu tutaj, bo to już dzwony biją, więc kończy się tak, jak myślałem, czyli z tych wybranych aspektów zostanie niewiele. Można było do Krzyżaków wstąpić w wieku 14 lat, tak? To było okres pełnoletności. I można oczywiście wcześniej, jeżeli wszyscy się zgodzą, ale tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Bo nie mamy danych do tego. Natomiast wiemy, co oni musieli zrobić w okresie nowicjatu. Tak? Mieli pół roku na nauczenie się Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. My sobie tak litościwie tłumaczymy, że na pewno po łacinie, no żeby była jakaś skala trudności, dlatego to pół roku. Ale czytamy dalej, że zdarzało się, że nie dawali rany przez te pół roku. Zdawali trzy dni paki i dalej pół roku, następne pół roku. Jest. No, Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo nie jest lekko, nie było lekko. To też, drodzy Państwo, warto sobie uświadomić, żeby jakby sobie na skali osadzić tych gości, kim oni byli mentalnie, intelektualnie, prawda? To tacy po prostu rycerze. No. Oczywiście zdarzały się wyjątki, tak? Że wśród wielkich mistrzów też pojawiali się ludzie bardzo wykształceni, no, książę Grunschwitzki, Luther. No to jeden z, to najlepiej wykształcony wielki mistrz, no oczywiście on nie tylko umiał czytać, pisać, ale poeta, autor poematu o świętej Barbarze, w ogóle człowiek światły, spokrewniony ze wszystkimi dynastiami ówczesnie panującymi w Europie, no świetnie wykształcony człowiek, który nie wiedzieć czemu, chociaż domyślamy się, że to była tradycja rodzinna, bo jego brat wylądował templariuszy, więc chyba taka była jakaś tam młoda, rodzinna, ale nie wiemy, czemu on właśnie wstąpił do tego zakonu, który intelektualnie absolutnie mu on przerastał trzy razy. Tak? Zarówno i duchowo też, bo kiedy on objął urząd wielkiego mistrza po morderstwie Wernera von Orsen, to też no, pogonił tych braci do modlitwy rzeczywiście i narzucił im tam, uzupełnił te statuty odpowiednio, żeby zbudować tego ducha. Ci, którzy nie mogą przyjść na godziny liturgiczne, mają odmawiać te Ojcze Nasz, bo to się uczyli, nie? Czyli na już nie 13, na niż pory 9, a inne godziny po 7.
Plus tam była jeszcze, dodali im tam 100 za zmarłego brata, 50 tam jeszcze za coś. No generalnie to oni właściwie powinni cały czas ten paternoster mieć w ręku, żeby się nie pogubić w liczbie tych odmawianych. I to rzeczywiście na ikonografii widać, że oni mają przy pasach coś, co my traktujemy jako różanie, za to po prostu paternoster, oni liczyli sobie te Ojcze Nasz i te zdrowaśki. To nie był klasyczny przecież różaniec. A jak wyglądał dzień takiego krzyżaka? To tylko taki zwykły okres letni, taki jakim jesteśmy. O drugiej pobudka. No już nie. Nie to, że wstał oczywiście i tam na łóżku coś tam przyklepał i dalej, tylko procesyjnie do kościoła, normalnie liturgia. Półgodzinna, jucznia i niszpory to są najważniejsze godziny liturgiczne, one trwały trochę, zwłaszcza w Gdańsku, jeżeli były śpiewane, no to jest tak od pół godziny do 45 minut, nie? Po czym szli z powrotem spać i wstawali na piątą, na prymę, a później bezpośrednio po niej, tak około 6 była msza święta tylko dla duchownych, więc jeszcze bracia świeccy mogli jeszcze trochę tego snu tam złapać. Dzisiaj to jest inaczej w kościele, dzisiaj zakony zrezygnowały z tej juczni, jucznia została połączona z prymą, nie? Czyli jucznia zaczyna dzisiaj dzień, już potem się nie kładą. W średnim wieczu było trochę inaczej, ta jucznia była takim czuwaniem. Potem zajęcia codzienne, potem znowu do kościoła na tercję, około 9:00, o 10:00 msza, w której biorą udział wszyscy, czyli cały konwent, potem posiłek pierwszy, potem następna godzina liturgiczna, potem znowu zajęcie, nona, czyli następna godzina, czyli tak to 3 godziny, prawda? 7 razy plus te dwie msze, więc to jest 9 razy. 2 posiłki, jak Państwo widzicie, bo to tutaj pokazuje dzień niepostny. I ta kolacja 21, kolacja, która była po prostu zwanym piwa albo miodu zimą tutaj, tak żeby się pokrzepić tak kalorii przed snem, spać. Więc dzień trochę zajęty, prawda? Dodając do tego jeszcze te obowiązki administracyjne, no to właściwie przestajemy mieć czas na walkę, nie? No to kim my jesteśmy, zakonem rycerskim, czy... Więc to było nie do utrzymania, to było szaleństwo. Jeżeli ktoś coś takiego stworzył, to mogło działać tylko na krótką metę. Jeżeli chodzi o obowiązki liturgiczne, to mogli 7 razy w roku przyjmować Komunię Świętą. Tak, tutaj macie Państwo wypisane, kiedy to się zaczynało od Wielkiego Czwartku, czyli od ustanowienia Eucharystii, no i potem te najważniejsze święta. I nie zaleca się przyjmowania częściej. W ogóle reguła przestrzega tychże krzyżaków, żeby nie przesadzali z tą gorliwością. To, co jest zapisane, niech wykonują, natomiast nie ma tam żadnych zwiększania tych limitów paternoster i tak dalej, bo to oczywiście mogłoby wpływać na ich gotowość do walki, tudzież wykonywanie tych obowiązków administracyjnych, ale trzeba też pamiętać, że reguła, która powstała w XIII wieku, nie zakładała, że oni staną się takimi administratorami, że oni będą mieli tutaj własne potężne władztwo. Zakładała, że będą musieli walczyć, czasem ruszają w pole do walki. Natomiast jeżeli doszła do tego administracja, no to ta reguła odchodziła coraz bardziej w pamięć. To są posty, które w regule są dość precyzyjnie określone. 3 dni to są dni mięsne, czyli niedziela, wtorek, czwartek. Poniedziałek, środa i sobota to są dni bezmięsne, ale można zjeść jaja i ser. Natomiast w piątek całkowity post bez nawet jajek i bez sera. W zakonie funkcjonowały posty, już pokazuję, posty jakościowe, ilościowe. Generalnie ten jakościowy to są wszystkie piątki od Wielkiej Nocy aż po wszystkich świętych. Natomiast w Adwent i Wielki Post
No to są takie posty łączone ilościowo i jakościowo. Jeden pełen posiłek bezmięsny i ta kolacja, czyli ten łyk piwa czy miodu wieczorem. Więc za dużo też nie jedli, tak? To też. Oczywiście im bliżej było końca tegoż państwa w Prusach, no to jest więcej. Wizytacje, które więcej mistrzowie zarządzali, no, pokazują, że przyjeżdżamy do zamku w Bartoszycach, nie przymierzając, a tutaj nie ma nikogo w zamku. No, gdzie są bracia? Bracia siedzą w karczmie. No więc wizytatorzy tam wpadają i jest niemiło. Tu w Gdańsku nie ma takich przypadków. Te wizytacje niczego tutaj takiego nie rejestrują. Że tutaj by się to nie udało, bo zaraz by ktoś doniósł, nie? Że Krzyżacy tutaj się bawią gdzieś poza zamkiem, więc to by się nie udało. Ale w takich Bartoszycach jak najbardziej można było się tam zgubić. Kary, które bardzo chciałem Państwu opowiedzieć, ale no, czas nam się kończy. Nie doszedłem do zamku. Kary jeszcze nie będą. Tak. Chcemy kary. Dobrze, to ja sobie łyknę tylko. Na kolację. To jest oczywiście woda. Zakon, który narzucił sobie bardzo ostry rygor dyscyplinarny. I rzeczywiście bardzo tego pilnowano. Dlaczego? Dlatego, że władze zakonu zdawały sobie sprawę, że jest to kiedy już ktoś wybiera tą drogę, no to jest już właściwie jedyna droga w jego życiu. Więc można przycisnąć, bo ten człowiek się będzie stosował. Dlatego, że on nie ma alternatywy. Jak powiedziałem, to rozluźnienie, takie myślenie trochę egoistyczne, to łamanie tego ubóstwa pojawiło się w momencie, kiedy zakon stał się coraz słabszy, to po Grunwaldzie, ale generalnie po wojnie 13-letniej, do czego gdańszczanie się przyczynili. I wtedy zaczęło się takie myślenie, no fajnie, tylko co będzie, kiedy ja będę ranny, będę chory, dojdę swoich dni, nie będę mógł już walczyć. Co ze mną będzie właściwie? Ten zakon jest coraz słabszy. Widzę, że kurczę, to już nie ma, już majątek się kurczy. To nie jest to, co kiedyś, co tam bracia opowiadali, albo co czytałem w kronice, czy tam czytano mi w kronice Duzburga, że było tak pięknie i tak zamożnie i tak bogato. No więc zaczęło się kombinowanie i takie różne działania, które miały zabezpieczyć tą przyszłość. Zresztą w Gdańsku Krzyżacy formalnie odchodzą w 1454 roku, to nie wszyscy odchodzą. Zostaje część, która później prosi Radę Miasta o to, żeby jakieś zajęcie znaleźć, no bo oni już w ten zakon nie wierzą, są załamani, w ogóle tu zamek jest zburzony, w ogóle a to na ogół duchowni, nie? A oni mogą świadczyć dalej jakby swoje usługi liturgiczne i Rada Miasta rozpatruje te prośby. Więc to jest już taki moment, kiedy zaczyna być widoczna taka wewnętrzna erozja tego zgromadzenia. No i to potem w konsekwencji doprowadza do tego, co zrobił Albrecht Hohenzollern, rozwiązał tę pruską zamiast zakonu, zrezygnował z urzędu wielkiego mistrza i złożył hołd Zygmuntowi Staremu. Proszę zobaczyć, mówiłem o tych otrzymanych listach. Potajemne jedzenie, tak? Nie można powiadać. Nie da się. Nadużywanie trunków, to wiadomo. Przemoc wobec współbrata, no to jest utrata płaszcza na okres roku. I to się zdarzało, tak? No tam, gdzie jest tylu facetów, gdzie jest ten testosteron, prawda, gdzie oni tam się kotłują w tych konwentach, te zamki przecież duże nie były, no to tam są dochodzi do aktów przemocy, a to ktoś kogoś w czerep zdzielił czymś, a to ktoś kogoś zasztyletował. Mamy takie. W Gdańsku nie, w Gdańsku nie znalazłem, natomiast w innych zamkach się zdarza. Zdarzają bójki, zdarzają się wyzwiska, no i zdarzają się też, że ktoś przesadzi z tym nożem, czy ze swoimi emocjami. No, zabójstwo to już jest zupełnie inna kategoria, natomiast przemoc wobec współbrata to jest utrata płaszcza.
Tu macie Państwo następną kategorię, która jest karana też utratą płaszcza i postęp, no i publiczną dyscypliną, czyli takim no, wzięciem batów na plecy, nie? Publiczne, no to raczej oni trzymali to wewnątrz zgromadzenia, to było publiczne przed całym konwentem, więc było trochę wstydu. Ja tak zmierzam do tej najważniejszej kategorii, która powodowała wykluczenie z zakonu i proszę zobaczyć, symonia, to mogło być jeszcze darowane, to się zdarzało, czyli kupowanie urzędów, czyli korupcja generalnie. Wiadomo, że to nie mogło, no nigdzie nie może być tolerowane, bo to rozkłada każdą organizację, prawda? Działanie korupcyjne to jest koniec organizacji. No, zatajenie czegoś przy wstępowaniu do zakonu. Apostazja, czyli no, odstępstwo od wiary, to jest oczywiste. No i sodomia, tak? Sodomia, czyli budowanie związków między braćmi, no co oczywiście też jest w takiej strukturze no, zagrożeniem dla organizacji. Nie dlatego, że to może tak to było interpretowane, nie dlatego, że to jest to grzech ciężki, bo grzechy można wybaczać, natomiast takie działania, kiedy bracia jakby, to ładnie powiedzieć, dogadują się na innej płaszczyźnie, to jest koniec organizacji, no po prostu. I to nie mogło być tolerowane. No i ucieczka z pola bitwy, tak? Czyli to, co u templariuszy też było bardzo widoczne, były takie bitwy w Ziemi Świętej, nie wiem, pod Chicinem czy inne, gdzie rzeczywiście po bitwie znajdowano tych templariuszy tak ułożonych warstwami, no bo oni skupieni wokół swoich chorągwi po prostu nie odpuszczali, tak? Nie robili kroków wstecz. I u krzyżaków też to tak funkcjonowało. To znaczy to, że Ulrich von Jungingen ginie pod Grunwaldem, no to jest potwierdzenie. On w ogóle sobie nie wyobrażał, że on będzie mógł stać tak jak było gdzieś obok i dowodzić tam, chociaż to było mądre oczywiście. Ale on tam raz, że nie zakładał, że oni mogą przegrać, dobra? On był przekonany, że siła militarna zakonu plus Najświętsza Maria Panna i ta cała ideologia, w którą oni naprawdę wierzyli. A dwa, no po prostu on jest wielkim mistrzem i on jest pierwszym wojownikiem i on idzie w pierwszej linii. Koniec, tak? To nie ma dyskusji. Aczkolwiek zdarzali się tacy, którzy z tej pola bitwy dali nogę, prawda? Nie przymierzając fajnej fontanny. On potem tłumaczył, że on nie dotarł, bo zabłądził, bo tam z tego świecia tak daleko i w ogóle. Ale no, to tam na początku uwierzyli, a potem się okazało, że jednak go tam po cichu usunęli w 1413 roku. Zresztą siedział tu w zamku z Gdańskim uwięziony. Kontur Gdański też chyba wrócił, wydaje mi się, cały i zdrowo, a tak naprawdę większość krzyżaków, 250 czy nawet więcej, poległo tam. Wszyscy wielcy dostojnicy, oprócz wielkiego szpitalnika, który ocalał. No i tych dostojników Jagiełło przed swoim nadejściem do Malborka wysłał oczywiście propagandowo, że to gest rycerski taki, że no, pewnie tak też trochę było. No ale z drugiej strony wiadomo, że liczył na złamanie ducha, prawda? Wjeżdża teraz, wjeżdża. Wielkość się nie zwiększyła. Wiadomo, wjeżdża wielki mistrz, wszyscy dostojnicy polegli, no, no to po co się bronić, prawda? A jednak no, ten plałen, który dał nogę, udało mu się Malbork obronić. No i to miało swoje konsekwencje tu w Gdańsku, no bo mieszczanie miało być inaczej, miało być tak pięknie, krzyżaków miało już nie być, Jagiełło już obiecywał tu przywileje, a tu się okazało, że krzyżacy wracają, no i potem nastąpiło to, o czym już mówiliśmy. To są jeszcze takie uzupełnienia, które wielcy mistrzowie dodawali do tych kategorii kar. Proszę zobaczyć, one też nam mówią o tym, jakie pojawiły się kategorie, jakie przewinienia, prawda? Bo to, że ktoś się pojawia, to znaczy, że zaczyna funkcjonować. Więc takie lekceważenie obowiązków, jakieś ukrywanie majątku, to o czym mówiłem, tak, że oni sobie tam gromadzą coś na starość. No, i też pojawiły się nowe kary, których statuty nie przewidują, no bo to są nowe wykroczenia.
I tu widzicie Państwo nawet pochówek w szczerym polu, tak, czyli poza cmentarzem. To są rzeczy, które pojawiają się w tym okresie, kiedy już ta tożsamość Krzyżaków zaczyna być dość mocno osłabiona. Dotarłem do zamku i tak bardzo lekceważąco potraktowałem te dwa wizerunki, które my tak w Gdańsku czcimy wręcz jako tło do slajdów, ale to są fantastyczne wizerunki tego zamku. Obydwa wizerunki tworzone już, kiedy zamku nie było. My oczywiście bardziej patrujemy się w ten wydruk, który wisi w dworze Artusa, który odtwarza zaginiony obraz Opel Kościoła. I patrzymy na ten zamek. Ostatnio kolega Tomasz Korbus tam próbuje bronić tej partii murów, że to tam niby mogło tak wyglądać, natomiast wieża jest totalnie abstrakcyjna i to jest po prostu... Nie ma się do tego przywiązywać. To są wizerunki fantastyczne. Ten zamek zaczął być budowany w około 1340 roku, w kilku fazach. No tak jak wszystkie zamki zakonne, one właściwie były non-stop modernizowane, non-stop rozbudowywane. Tu zdarzył się jeszcze ten pożar, po którym trzeba było zamek odbudować. No i zamek był takim klasycznym zamkiem konwentualnym, czworobocznym. My nie wiemy, jak on wyglądał, natomiast patrzymy sobie bardzo na to, co robią archeolodzy, którzy tam w tym miejscu kopią już od ponad 100 lat. Więc powinniśmy wiedzieć wszystko, ale nie wiemy wszystkiego, bo te badania tak idą takimi falami. Najpierw nazista Erich Kaiser kopał, żeby nie zauważać grodu książąt pomorskich, a przez ten czas od 1308 do 1340 Krzyżacy gospodarowali właśnie na tym grodzie i on bezpośrednio wpłynął na to, jak zamek późniejszy wyglądał. Później z kolei po wojnie nasi archeolodzy kopali tak, żeby nie zauważyć Zamku Krzyżackiego, a szukali grodu. No więc... A później już w tak zwanych obiektywnych badaniach archeolodzy znowu wchodzili w te same wykopy. No i tutaj rzeczywiście tej wiedzy mamy trochę, ale też już mamy sytuację taką, że nie wszędzie tam można kopać, więc mamy taki zarys zamku. Ja tu Państwu pokażę taką rekonstrukcję, którą wykonał Pan Piotr Matuszewski z kolegą Tomaszem. Odbudujemy. Tak, znaczy wydaje mi się, że zamek, że wielu z nas tęskni za tym zamkiem, bo on byłby fajną atrakcją turystyczną. Na pewno w okresie nowożytnym byłby rezydencją królów polskich, bo królowie, mając taki zamek, na pewno by go zasiedlili, czego zresztą w mieszczanie nie chcieli, dlatego go tak zaczęli szybko rozbierać. W każdym razie on się składał z dwóch części. Zamek konwentualny, zwany domem. Tam mieszkał konwent. Wymiarowo, tak jak większość, 60 na 60 mniej więcej, to są dane z badań archeologicznych, Państwu tu wypisałem. No i otaczało go przed zamczem od północy i zachodu dość rozległe, flankowane też basztami. W ogóle tak archeolodzy twierdzą, że zamek w czterech narożnikach miał te wieże. Jedna była trochę potężniejsza. Tam następuje takie zamieszanie, bo tam się pojawia w źródłach sformułowanie Bergfried. Ten Bergfried to zazwyczaj to w innych zamkach są wieże nie bezpośrednio wbudowane w sam zamek konwentualny, a raczej w mur obwodowy wokół parchamu. Te parchamy tutaj też funkcjonują. No jak wyglądało przed zamcze, tego nie wiemy i pewnie nigdy się już nie dowiemy. To, co tutaj Państwo macie, to jest swobodna fantazja twórców tejże rekonstrukcji. Natomiast to, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę, co jest czymś nowym, to są te pomieszczenia, które ze źródeł można było wypisać z podkreślonym na żółto dormitorium, bo ono musiało być, natomiast w źródłach nie ma, więc pozwoliłem sobie tutaj
to umieścić. No chyba, znaczy nic mi nie wiadomo o tym, żeby Krzyżacy w Gdańsku akurat nie spali razem w jednym pomieszczeniu, tylko mieli własne pokoje. Że raczej tak nie było, więc dormitorium musiało być. Natomiast cała reszta tutaj funkcjonuje z refektarzem, z kościołem, ale uwaga, to nie jest jedyny kościół na zamku Krzyżackim w Gdańsku. Drugą świątynią była świątynia w Infirmerii i ona jest potwierdzona źródłami. I mamy potwierdzone w źródłach, że na przedzamczu swój gemach, czyli swój budynek, miał komtur i miał wielki mistrz. Jeżeli wielki mistrz miał tam swój gemach, to mogło się zdarzyć, że tam też była kaplica wielkiego mistrza. Tak na ogół bywało. Ale tu w źródłach jakby nic nie mamy, nie ma na ten temat. Natomiast skąd te gemachy wielkiego mistrza i komtura na przedzamczu? Oni bardzo pilnowali Krzyżacy, żeby nie mieszać sakrum z profanem. To samo jest w Malborku, to samo jest w każdym innym zamku w Czuchowie. Tak samo, że te rzeczy świeckie, administracyjne, gospodarcze, polityczne, to się załatwia po prostu poza konwentem. Nie w tej przestrzeni, która jest przestrzenią tak naprawdę liturgiczną, no bo te forma tych zamków to nie tylko forma obronna przecież, ale też no, krużganki to jest miejsce, którymi przemieszczali się bracia, procesyjnie się udając, a to do kaplicy, a to do refektarza, prawda? Bo też jak oni jedli te swoje posiłki, no to nie, że każdy wpadł tam do lodówki i coś tam wyciągnął, zjadł i poleciał, tylko to była cała ceremonia. Tak? To trzeba powiedzieć, że jedzenie też w takich zakonach ma swoją formę i ma swoją głęboką treść. Oni jedzą w milczeniu, oni słuchają wtedy świętych opowieści. Duisburg pisze, że niekoniecznie chcieli słuchać tych świętych opowieści, domagali się historii z mocniejszym scenariuszem rycerskim, żeby coś się działo, że to nuda jest, bo ułamić się można tam słuchając tego. Ale i to jest do dzisiaj. Do dzisiaj w konwencie wiedeńskim obiad jest o 12, dokładnie w tych samych porach się Krzyżacy dzisiaj... A co obiad się zamyka o 12? To w archiwum, tak. Tak. No właśnie po to, że dlatego, że jest obiad. I przy tym obiedzie oni czytają sobie jeden rozdział reguły swojej. I to jest tak, więc to leci przez wieki ta tradycja taka leci. Tu macie Państwo wypisane to wszystko, co na zamku mogliśmy ze źródeł wypisać. Łaźnie, które były na terenie miasta, tak samo z tych szpitali też chyba Krzyżacy na początku korzystali z tych szpitali na terenie miasta poza zamkiem. No i wątpliwa sprawa ten cmentarz, który jest przez archeologów też pilnie poszukiwany, no bo wiadomo, że jak jest cmentarz, to i będą Krzyżacy i będzie coś można wyciągnąć i coś, może coś takiego jak w Fidzynie. Wielcy mistrzowie i krypta i coś fajnego, natomiast my nie wiemy, czy tam był w ogóle cmentarz. Te płyty nagrobne, które zostały w latach 60. znalezione na terenie dawnego grodu i przekazane do Malborka, gdzie leżą i funkcjonują jako płyty nagrobne krzyżackie, nie sposób potwierdzić, że one rzeczywiście były pochówkami krzyżackimi. To mogły być równie dobrze pochówki duchownych, kanoników. No ten krzyż niekoniecznie musi oznaczać krzyż krzyżacki. No oczywiście je pokazujemy, do Gdańska one na razie nie wrócą, no bo też nie mają tutaj swojego miejsca, tam mają kontekst, leżą na cmentarzu zakonnym. Malbork jest jedynym zamkiem znanym mi, który ma cmentarz na terenie zamku. To jest to miejsce, gdzie pochowano dostojników, czyli wschodni parkam przy zamku Wysokim w Malborku. W Gdańsku chyba nie, zwłaszcza, że mamy prawdzie późne, ale mamy świadectwo dokumentowe, że Krzyżacy mieli swoją kaplicę w kościele świętego Mikołaja. Jak mówi ten dokument tutaj zacytowany w oryginale, gdzie z dawien dawna bracia byli chowani, w tym bracia z domu i konwentu z Danczka, czyli z Gdańska. Te dokumenty mówią o opłacaniu przez Krzyżaków codziennych mszy, wynajmowaniu księdza,
A 4 razy do roku nawet sami dominikanie mieli czuwać w tej kaplicy, w kaplicy grobowej. To jest chyba to miejsce pod kaplicą świętego Jacka dzisiaj. Tam dominikanie otworzyli teraz tą przestrzeń i to chyba było tam, gdzie krzyżacy mieli swoją kaplicę grobową. A skoro tak tam mieli, no to po co mieliby grzebać na zamku? Więc te poszukiwania cmentarza chyba skazane są na niepowodzenie, ale może coś się uda znaleźć, może tutaj wcześniej może ten cmentarz tam funkcjonował. No i też ciekawy taki list, który się zachował, bo zamek zaczął być rozbierany od razu, właściwie 11 lutego 1954 roku, ale jeszcze w maju stoi infirmeria i stajnie. I tutaj znowu jest duża pokusa, że ci wysłannicy gdańscy piszą list, że no, to jeszcze jest nietknięte i no, jest duże zagrożenie, że tam może zatrzymać się król, który właśnie do Gdańska miał jechać. No to pokazuje też ten proces rozbierania. Tak, my tak zakładamy, że oni się rzucili, a to była potężna budowla, która musiała być rozbierana długo i stopniowo. No tego procesu oczywiście też nie jesteśmy w stanie źródłowo zrekonstruować. I co po tych krzyżakach tu zostało? No to oczywiście znowu mógłbym 2 godziny opowiadać. Zrobimy odcinek drugi, więc tutaj tylko kilka ciekawostek. No te rzeczy Państwo znacie o Bibliotece Mariackiej, utworzonej w Kościele Mariackim. Nie muszę tu chyba mówić. Warto sobie uświadomić, że proboszczem tam był członek Zakonu Krzyżackiego i to w zasadzie dlatego też tam znajduje się mnóstwo zabytków liturgicznych, ksiąg liturgicznych krzyżackich, które do dzisiaj są przechowywane właśnie nawet pod taką sygnaturą Biblioteki Mariackiej w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. O herbie to Państwo tutaj myślę, że wszyscy wiecie, skąd się wzięły te krzyże. Krzyżacy łaskawie pozwolili, żeby to nie były czarno-biały herb, więc zgodzili się na tą czerwień, barwę Hanzy. No ale krzyże zostały, dopiero później tą korona królewska trochę to zmieniła, jeżeli chodzi o całą sztukę sakralną, liturgię krzyżaków już dawno w Gdańsku nie było, a w kościołach gdańskich używano ich ksiąg liturgicznych, paramentów liturgicznych, liturgia była uprawiana według rytu krzyżackiego. To też trzeba sobie uświadomić, kiedy sobie tak dzielimy na ten 1454, że to już płyt krzyżaków nie ma, plus ci, którzy nie chcieli stąd wyjechać, bo w Gdańsku było im dobrze i próbowali się tu jakoś zaczepić, ci krzyżacy. Na te 2 obrazy zwrócę Państwu uwagę, bo gdańszczanie mieli taki, jakby to znowu ładnie nazwać, no, pewne poczucie winy. Oni wiedzieli doskonale, że zarówno to, co zrobili w czasie Wielkiej Wojny, jak i potem wojny 13-letniej, to było jednak wystąpienie przeciwko prawowitemu władcy. No, jakkolwiek krzyżacy zdobyli zbrojnie i gwałtownie ten Gdańsk, to byli tutaj panem terytorialnym, a gdańszczanie występując przeciwko nim, no, łamali ten porządek w średniowieczu bardzo, bardzo istotny. I te 2 obrazy, które trzeba czytać podwójnie, w parze, bo na ogół koncentrujemy się na tym oglężeniu Malborka i patrzymy, kurczę, ten zamek fajny, te góry niekoniecznie, ale ci gdańszczanie, tak, no to jest ta rzeczywiście duma gdańszczan z uczestnictwa w wojnie 13-letniej, bo nie tylko uczestnictwo finansowe, ale też masa gdańszczan zginęła. Oni starali się rzeczywiście wspomóc króla, no bo walczyli o życie. No, drugi raz jakby krzyżacy wrócili do Gdańska, byłoby chyba jeszcze gorzej niż wtedy. A byłoby w mieście płacz. Nie wiem, czy 3 burmistrzów, może by się zmieszyło. Cała rada by poszła. Tak, myślę, bo to już było. No, tak, więc oni walczyli o życie, ale ten obraz po naszej lewej stronie, Judyta i Holofernes. Ta kobieta, która winie dobre, dla dobra swojego narodu, udaje się do Holofernesa, upija go, odcina mu głowę, a więc morduje, ponosi ofiarę dla swojej społeczności. Gdańszczanie, dumni z tego udziału w wojnie 13-letniej, też tak swoją rolę widzieli. Oni próbowali pokazać się jako ci, którzy
że zwalczenia zła przekraczają te normy przyjęte w średniowieczu. Jakby to, ta walka ze złem, dobra ze złem, ma usprawiedliwiać ten ich postępek. To później będzie widoczne, a to jest oczywiście, kiedy oni celebrują 200 lat wygnania krzyżaków, 300 lat wygnania krzyżaków. Tak jest. A potem przychodzi rozbiór Prus, pierwszy rozbiór Polski, nacja Hohenzollernów i nacja się zmienia. Krzyżacy zaczynają być fajni. I celebrujemy, w ratuszu pojawiają się malowidła, które przypominają ten okres, że ci krzyżacy nie tacy byli. Ale to jest temat na zupełnie inną opowieść. Ja chcę jeszcze jedno Państwu pokazać. To malowidło po prawej stronie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. Bo to jest drugi wizerunek wielkiego mistrza. A hasło Retabulum Bractwa Świętego Jerzego, Trójca Święta z Kościoła Marianckiego. Długi czas zaginiony, później odnaleziony w Niemczech, w Mende Galerii i szczęśliwie odnaleziony. On na rewersie ma dwie postaci. Król Artur po lewej naszej i po prawej dwaj niezależni badacze, historycy sztuki chcą tam widzieć i podobno to w zbliżeniu, na tej fotografii może nie bardzo, ale w zbliżeniu widać, że to jest postać wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. To jest datowane gdzieś na lata 20, 30, 15 wieku. Natomiast bardzo, bardzo ciekawy i niemal kompletnie nieznany wizerunek, który też, jak się okazuje, w Gdańsku pozostał i się zachował. Dziękuję Państwu. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. No, oklaski mówiły same za siebie, a poza tym ta reakcja Państwa po godzinie wykładu, chcemy więcej, no uwielbiam Państwa, naprawdę chciałabym mieć takich studentki i studentów. Dobrze, proszę Państwa, to teraz ja mam mikrofon, ale już go przekazuję pytanie, czas na pytanie. Na pewno jest cała masa pytań. No nie wierzę, że nie ma. Tak, są, dobrze, może tak od Pana zaczniemy. Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, mianowicie czy rybictwo, prokuratoria i tym podobne, chodzi mi o te struktury przestrzenne, czy one podlegały w tym wypadku kontroli gdańskiej, czy to były byty niezależne administracyjne? I pytanie numer dwa. W 1309 roku przeniesiono stolicę zakonu do Malborka i o ile pamiętam przeniesiono z Wenecji. I mam pytanie, jak to się stało z tą Wenecją, dlatego że pamiętałem, że wcześniej krzyżacy byli jeszcze na Węgrzech. Potem jakoś ten ślad mi się urwał. Jest Wenecja i 1309 rok Malbork. Te dwa pytania, dziękuję. Pierwsze pytanie, ten urząd rybickiego i ta prokuratoria tutaj w kontekście gdańskim podlegały konturowi gdańskiej, natomiast w przestrzeni całego władztwa krzyżackiego były takie urzędy, które podlegały bezpośrednio wielkiemu mistrzowi. Nie wiem, rybicki w Szkarpawie na przykład, który łowił ryby i bezpośrednio dostarczał do Malborka, do wielkiego mistrza, więc było tak i tak. Natomiast tu w Gdańsku to kontur gdański tym dowodził. Drugie pytanie o Wenecję. Wenecja pojawiła się w momencie, kiedy krzyżacy, nawet nie tylko krzyżacy, ale krzyżowcy tracą swoje posiadłości w Ziemi Świętej, 1291 rok. I krzyżowcy opuszczają Akka, zostaje zdobyta przez Turków i krzyżowcy muszą się wycofać. Krzyżacy wycofują się do Wenecji. Dlatego, że tam znajdują oparcie, oni tam już wcześniej mieli swoje posiadłości i czekają. Czekają, co się wydarzy, no bo świat chrześcijański nie chciał pogodzić się z utratą Ziemi Świętej. Cały czas były nadzieje, że uda się zorganizować wyprawę, krucjatę, która odzyska tę pozycję. Malbork pojawia się zupełnie przypadkowo, wygląda ze źródeł, że to była taka nagła decyzja. To znaczy, chyba uznano, że nie ma na co czekać dłużej, że tutaj no, z powodzeniem otwarty jest ten teren działań, powiedzmy, północny,
A pewnie w podtekście pana pytania jest, czy zajęcie Gdańska wpłynęło jakoś na to. Są takie interpretacje, bo to też są pytania, dlaczego właśnie Malbork, tak? Zwykłe konturstwo, które sobie funkcjonowało i nagle ono staje się domem głównym i siedzibą wielkiego mistrza. I są takie interpretacje, że to było tak w połowie między Prusami, a właśnie Pomorzem, że to gdzieś tam po środku. Ale to są tylko dywagacje. Dobrze. Wspominał pan, że w Gdańsku było 30 paru tych braci zakonnych, a ile cała załoga zamku liczyła mniej więcej osób? Szacujemy ich na około 100 osób, łącznie z całą służbą. Tak generalnie na jednego brata zakonnego trzeba liczyć średnio 3 ludzi, którzy obsługują, no nie tylko tego brata, ale zamek wykonują te obowiązki służebne. To w większości, taki przelicznik w większości zamków się sprawdza. Dobrze, bo ty tego nie widzisz, ale chodź tutaj, zaraz tam jest, mamy gości dzisiaj, aż siedzą pod... No, machają. może ktoś z sali numer 2 albo numer 3 ma pytanie. Tak, o, panowie, dobra, to idę. Wilgotność nie wzrosła, ale temperatura wzrosła. Jest już 25 stopni. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo zaskoczony jestem trochę tą małą ilością tychże braci, którzy gdzieś tam zarządzali całą północną, można powiedzieć. Jeżeli chodzi na przykład o bitwę pod Grunwaldem, wiemy, że polskie chorągwie litewskie miały sporo żołnierzy. Kim byli wobec tego ci żołnierze, którzy walczyli po przeciwnej stronie? To było rycerstwo zachodnioeuropejskie, które odpowiedziało na apel krzyżaków o wsparcie wojsk chrześcijańskich przeciwko fałszywemu chrześcijaninowi, jakim był Jagiełło, Nowinajemnicy. Plus poddani, którzy rekrutowali się z terenów władztwa zakonnego, między innymi konwent gdański. Z Gdańska najprawdopodobniej ruszyły 3 chorągwie. Jedna pod dowództwem komtura, która grupowała członków konwentu uzupełnionych o rycerstwo. Drugą też rycerską sformował komtur domowy, komtur zamkowy, a trzecia była mieszczańska. I tak Krzyżacy zbudowali swoją armię. Także proporcjonalnie te proporcje były no, nie do uwierzenia. Znaczy, Krzyżaków pod Grunwaldem było około 300, z czego szacujemy, że 250-260 zginęło. A reszta, a ta armia liczyła sobie według różnych szacunków tam od 12 do 15 tysięcy, to była ta reszta. Nie wiem, czy to dobrze, nie ma sprzężenia. Poznając tak intensywnie i tak dokładnie zaplanowany dzień i noc także, to w jaki sposób i kiedy bracia dbali o tężyznę fizyczną? Ostatecznie szło o rycerze. Dziękuję. To dobre pytanie. W źródłach nie występują żadne siłownie. Nie ma mowy o turniejach. Zapewne gdzieś tam pod hasłem tym zajęcia codzienne, gdzieś tam być może jakiś fechtunek się czy ćwiczenia odbywały. Natomiast nic o tym źródłowo niestety nie wiemy. Ten czas według statutów miał być poświęcony albo właśnie na doskonaleniu umiejętności, więc może to jest jakaś odpowiedź, i dbanie o całą to, cały rynsztunek, czyli naprawę tego uzbrojenia, odzieży i zadbanie o konie, ale to jest reguła i statuty to są warunki XIII-wieczne i tak naprawdę reguła to są warunki Ziemi Świętej. Tu w Prusach się wszystko zmieniło w związku właśnie z tymi obowiązkami krzyżaków jako panów terytorialnych. Więc po pojęcia nie mam, jak oni pali o tą tężyznę, no ale wojownikami byli znakomitymi, chociaż
Ich siła polegała nie na indywidualnej sile danego rycerza. Bitwa średniowieczna to jest takie starcie, gdzie występują po obu stronach dwa ugrupowania, ale ona bardzo szybko zamieniała się w szereg indywidualnych pojedynków. Siłą zakonów rycerskich była ich zespołowość. Oni do końca walczyli w szyku. I jeżeli ćwiczyli, to może mniej ten fechtunek, ile bardziej taką właśnie, nie wiem, biterną musztrę, czyli umiejętność walki i walki w szyku. Tym wygrywali zarówno templariusze w Ziemi Świętej, jak i krzyżacy, którzy po raz pierwszy militarnie pokazali się pod Damiettą w Egipcie w 1221 roku i wtedy świat zachodni powiedział: wow, mamy następny potężny zakon rycerski. I tutaj w Prusach też krzyżacy wygrywali właśnie na tym zdyscyplinowaniu na polu bitwy. Dobrze, jeszcze jakieś pytania? Dobra. Marzyłam o takim bieganiu w czasie pandemii. Po linii tego bytu. Chciałam zapytać o posty, bo czy prawdą jest, że mięso z ptactwa nie było uznawane za mięso i było spożywane w tych dniach, kiedy właśnie postów, że białe mięso to nie było traktowane jako... Nie, czy... Znaczy, bo słyszałam to w Malborku, powiem szczerze, że się kto z Państwa to powiedział? Niemożliwe. Patrzę tutaj rozpaczliwie na koleżanki przewodniczki, ratujcie. Nie, znaczy tutaj... Bobra można było, ogrom bobra. Bo to uważano, że to ryba, bo pływa. A chicken to nie mięso, tak? Nie. Z takiego ze źródeł nie wynika, żeby to... Nie, to z bobra tak, ale nie. Jeszcze ktoś tam się zgłasza, tak? O. Dokładnie powiedziano wczoraj, że ptactwo wodne, że kaczka złowiona w wodzie traktowana była tak jak bóbr. Mało ma białka. To jeszcze miejsce pozyskania. Tak powiedziano? Tak powiedziano. Nie, no ze źródeł to nie wynika. Mięso jest mięso, drodzy Państwo. Bobra jedli dlatego, że myśleli, że naprawdę jest rybą. Tylko dlatego, a nie dlatego, że... Że chcieli to obejść. Tak jest. To ja to może jeszcze. Aha, dobra. Proszę bardzo. To ja z własnej prawniczej poletka będę miał pytanie, ponieważ wspomniał Pan, że kontur również uczestniczył w obradach ławy. Pamiętając, że przywilej głównomiejski, wzorowany na prawie chełmińskim, przyznawał prawo władzy sądowej mieszkańcom, tak naprawdę oddawał władzę sądowniczą, odłączał od władcy terytorialnego, jakim w naszym przypadku był zakon, czy wiemy, skąd w takim razie ten kontur się wziął? Ponieważ tu mi się jakby gryzie koncepcja przywileju chełmińskiego, który właśnie odetchnie władcę terytorialnego od władzy sądowej wewnątrz murów miejskich, a tutaj tego kontura mamy w tej władzy sądowniczej. Skąd on się tak naprawdę wziął? Czy wiadomo, jak to się potoczyło w Gdańsku? Nie jest to nigdzie zapisane, natomiast on był. Po prostu jako korzystał z przywileju władzy i po prostu... Jako, że w swoim konwencie, w konturskie, kontur miał władzę sądowniczą, w związku z czym tak potraktowano również miasto. I tak, no dlatego mówiłem, że to nie wszystko jest takie prawne i że często ta władza krzyżacka opierała się o takie działania trochę zakulisowo. On po prostu mógł i był. Też trochę chyba tak było na początku, jak wszystko zaczęło działać, że społeczeństwo samo uznawało ich jako taki arbitraż jeszcze ten wyższy, prawda? Więc można się do nich odwołać jako do tej władzy feudalnej. A później, właśnie dokładnie tak jak tu kolega powiedział, było po tym 1411, to im zaczęło przeszkadzać powoli. Także to trzeba tak postrzegać, że to jest też pewien proces, że to nie jest tak, że trzymamy się cały czas tych samych zasad, tylko później te zasady zaczynają być już różnie
Naginamy. Czy to jest po prostu średniowiecze też, nie? I też te warunki nam się może wydawać, że jak Krzyżacy tutaj krwawo wkroczyli i zdobyli Gdańsk, no to my teraz będziemy budowali opozycję, bo to są okrutnicy. To jest świat średniowieczny, szanuje się tego potężniejszego, tego, który ma siłę. No i trzeba się podporządkować. No właśnie, to ja mam takie pytanie, bo już mam mikrofon. To mam takie pytanie, to zawsze mnie zastanawia. Jeżeli mamy, powiedzmy, te 500 tych mężczyzn takich przygotowanych do walki, jak oni trzymają to całe państwo w ryzach i nikt im nie podskoczy? To jest znakomicie działająca administracja, to jest znakomicie działająca komunikacja, czyli dokładnie to, co dzisiaj też decyduje o tym, że jedna korporacja ma przewagę nad drugą, czy jedno państwo nad innym, bo to jest kwestia organizacji. I Krzyżacy bardzo dużo zainwestowali w taki aparat biurokratyczny. Wiedzieli, że nie mają kompetencji, no bo nagle nie będą przecież wszyscy studiować w Pradze czy w Bolonii. No więc wynajmowali najlepszych fachowców, jakich mieli, czyli tych notariuszy publicznych, którzy załatwiali im kwestie te biurokratyczno-administracyjne. Ja mógłbym Państwu długo opowiadać o jakości przygotowywanych dokumentów, o intensywności korespondencji, a do tego dochodziła jeszcze znakomicie zorganizowana poczta, którą się bardzo, bardzo chwalimy, pokazujemy nawet te szlaki pocztowe. I to jest system znakomity. Krzyżacy w XIV wieku mieli już zegary mechaniczne, właściwie w każdym kontórstwie, przy każdym zamku była stajnia pocztowa, wyposażona w konie, które stały do dyspozycji właśnie tych ludzi, którzy przewozili pocztę. Były listy zwyczajne, były listy ekspresowe, przyspieszone, specjalne, gdzie na tych listach do dzisiaj zachowane są adnotacje, kiedy przyszło, kiedy wyjechał, w którym kierunku pojechał. To dawało Krzyżacom gigantyczną przewagę, również dyplomatyczną, nie tylko jeżeli chodzi o zarządzanie tym olbrzymim terytorium, ale także jeżeli chodzi o dyplomację. To znaczy w 1310, no niestety do Klemensa dotarło szybciej wieści o tym, co zrobili w Gdańsku, zanim oni mogli zareagować, ale już później tego błędu nie popełniali. Co więcej, do dzisiaj mają w Stolicy Apostolskiej, mają w Watykanie swojego prokuratora. No dzisiaj oczywiście już tak go nie wykorzystują jak kiedyś, w średniowieczu, ale to był facet, który jak coś się działo i dostawał sygnał i przychodziła taka poczta do niego szybka, trzeba działać, no to on do papieża i Ojcze Święty znowu ci fałszywi poganie coś na zachód będą to nosić, za tydzień przyjdzie list. Ja już tutaj mam. Ale to wszystko nieprawda. To wszystko nieprawda. Ojciec Święty tutaj tylko bólę przybił. Czyli doskonałe przedsiębiorstwo, doskonałe, tak jak tam nie było dziedziczenia, tam nie było sporów o majątek, tam po prostu każdy miał los w swoich rękach. Oczywiście były różne tam grupy interesów, jedni popierali drugich, czasem to się rozkładało terytorialnie, skąd pochodzili, w Gdańsku ci bracia głównie z Turingii i z Górnej Frankonii. Oni się trzymali razem i się wzajemnie popierali, no, zdarzały się takie, ale generalnie to tak jak w przypadku Wilhelma von Knipprodego, ktoś się pokazał z dobrej strony, dawano mu coraz trudniejsze zadania, a później odwędrował w ten piął się coraz wyżej. Zdarzało się oczywiście odwrotnie, ktoś za wysoko tam został osadzony, nie sprawdził się, no i lądował przysłowiowy Bartuszyca. Nic nie mam do tej miejscowości, ale była dobra karczma. Dobrze, proszę Państwa, czy jakieś jeszcze pytania? Mazury są bardzo. Znaczy. Dzięki. Ja może nie mam pytania, chciałabym się podzielić trochę archeologiczną refleksją, bo ta makieta, którą tutaj widzieliśmy na zdjęciu, to jest już któryś kolejny sen o potędze, który no, na pewno ma coś wspólnego z wynikami badań archeologicznych, ale nie do końca. Tak? Na pewno można potwierdzić to, że z badań archeologicznych wiemy, że rzeczywiście te wieże w narożnikach zamku rzeczywiście były, bo te fundamenty zostały odkryte. Zostały odkryte częściowo we fragmentarycznych zarysach
mury fundamentowe zamku. W niektórych miejscach, tam gdzie się dało je odsłonić, jest odsłonięty fragment muru Parchamu. Jest odkryta i zlokalizowana zresztą już po raz drugi, bo po raz pierwszy w tych badaniach niemieckich przed wojną, studnia zamkowa, która wcale nie jest zlokalizowana centralnie w środku zamku, tak jak to jest w Malborku, bo tam można sobie było na to pozwolić, bo była chroniona, natomiast u nas jest tuż przy murach zamkowych. Są odkryte fundamenty baszty, która znajdowała się prawdopodobnie przy bramie wjazdowej do zamku. Natomiast no, budowanie i tworzenie makiety tylko na podstawie tych fragmentarycznie zachowanych fundamentów, jak wysokie były niektóre części zamku, czy jak były skonstruowane, no to już jest, jakby to powiedzieć, fantazja autora. Można się wspierać tutaj, ale jest to spór czysto teoretyczny. Natomiast często jest tak, niestety, w badaniach archeologicznych, że nie tylko ludzi, którzy interpretują wyniki badań, ale też samych archeologów troszkę ponosi fantazja. Ja bym to chciała spuentować takim zdaniem mojego, no, kiedyś małego syna, który na pytanie, kto to jest archeolog, odpowiedział, to jest taki ktoś, kto ma wyobraźnię, ale nie za bardzo. Czyli mamy dwugłos historyczno-archeologiczny. Dobrze, proszę Państwa, to cóż, myślę, że oklaskami nagrodzimy Pana. Notuj.